Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku i przyznam wam szczerze, że ostatnio dopadła mnie szczera chęć, aby dzielić się z wami moimi spostrzeżeniami ze świata tatuaży, moje opinie. I pamiętajcie jedno, to co dla was tworzę, to ma mieć charakter pozytywny. Nie chcę żadnych zgrzytów, ani żadnych, nie wiem, kontrowersyjnych i wulgarnych wypowiedzi, bo traktujcie to, co do was mówię, jako wypowiedź z mojej perspektywy. Czyli jeżeli ja wam opowiadam coś o tatuażach, to jest to moja opinia. Jeżeli wy macie inne zdanie na ten temat, to zawsze wypowiadajcie się kulturalnie pod tym wideo w komentarzu, ok? Bo nieraz wrzucałem jakieś filmy i były strasznie, strasznie brzydkie wypowiedzi i tego bym nie chciał, aby były jakieś negatywne opinie, bo jednak świat tatuaży jest, inaczej może mówiąc, powinien być kolorowy, radosny, wesoły. Czy tak jest do końca? No to jest też w waszej kwestii, bo tak naprawdę my tworzymy, wy również tworzycie ten cały świat, także to tylko od nas zależy, jak będziemy odbierani pośród innych ludzi, czy tych niewytatuowanych i negatywnie patrzących na ten świat tatuaży, czy też między sobą, bo też zdarzają się kłótnie między ludźmi, którzy mają już tatuaże, bo mój tatuaż jest lepszy, a twój tatuaż jest gorszy, albo ty gadasz głupoty, a ty gadasz dobre rzeczy, ale nie w tym rzecz. Zacznijmy może od pewnej kwestii, która mnie dopadła. Nie wiem, czy was też, ale jak wiemy, tatuaż strasznie wkręca. Jeżeli sobie zrobisz jeden tatuaż, to masz chęć na drugi, na trzeci, na czwarty i go sobie robisz, bo dużo osób tak miało, że zrobiło sobie jeden tatuaż z myślą, że będę miała tylko jeden tatuaż i nic więcej i chcę ten tatuaż. I jeden, i koniec. A efekt był całkiem inny, że ta osoba wkręciła się w ten klimat, potrzebowała tych emocji, tego bólu, tego klimatu, tego zapachu tuszu, tego zapachu osocza, maszynki i tatuażu, że wykonała sobie kolejne tatuaże. Ale ja tak miałem, że dopadła mnie depresja tatuażowa, tak? Wykonałem sobie sporo tatuaży na swoim ciele, bo mam ich naprawdę dużo, mam całe rękawy, nogi, mam też plecy. I był taki moment w moim życiu, że przez dłuższy czas nawet nie myślałem o wykonaniu sobie tatuażu, bo gdy myślałem o tatuażach, że mam ktoś to wykonywać, to myślałem, że znowu ból, znowu kolejne gojenia, znowu ten ból i ja nie dam rady. I przez jakiś dłuższy czas naprawdę odpuściłem sobie wykonywanie tatuaży i to jest dosyć ciekawe, bo czasami, nie wiem, w pracy, jeżeli ktoś pracuje, też ma taką depresję, że już ma dość całej pracy, nie wiem, jakiś sportowiec ma dość bycia sportowcem, chce się odchamić i nie być już tym sportowcem i mieć to wszystko w nosie. Ja miałem tak, że już nie chciałem mieć tatuaży, mi to wystarczyło, co ja miałem, ale minął chyba rok, półtorej i znowu zacząłem z tym tatuowaniem. I to jest taka, nie wiem, chandra, depresja, nie wiem, no ja tak miałem. I ja jestem ciekaw waszej opinii, czy wy też mieliście coś takiego jak depresja potatuażowa, tak? Że, no przeważnie jest tak, że jak ktoś sobie tatuaż robi, to mówię pierdziele, ale to tak przez jeden dzień, pierdziele, już więcej tatuaży nie chcę, bo ten ból. Ale ja to miałem przez rok, półtorej. Wy też tak mieliście? Dajcie znać, bo mnie to ciekawi, bo to jest taka forma komunikacji, moja forma komunikacji, Projekt Ink z wami. Wy dajecie te odpowiedzi i ja je czytam i chętnie naprawdę poznam waszą opinię. Być może są tacy ludzie, którzy jadą ostro, tak? Dzień po dniu i nie mają problemu i ten, ale dajcie znać, czy mieliście też taką dłuższą przerwę, niespowodowaną finansami, bo często to jest blokada, ale spowodowana właśnie blokadą w głowie, tak? Tą psychologiczną blokadę przed wykonaniem sobie kolejnych tatuaży, no. Teraz też dłuższy czas nie miałem tatuaż, teraz jest październik 2017, ostatni tatuaż miałem wykonany w marcu bodajże, czy kwietniu, chyba marzec, no i znowu teraz zaczynam, ale to też było spowodowane i nadal w tej chwili jest spowodowane tym, że miałem operację na kolano, artroskopia kolana i nie chciałem sobie tatuażu robić przed zabiegiem z różnych tam powodów i teraz znowu zaczynam z tym
i mam nadzieję, że nie dopadnie mnie żadna depresja potatuażowa, co nie? Także dziękuję Wam bardzo, dajcie w komentarzach znać, jeżeli Wam się spodobało to, co dla Was tworzę, jeżeli Wam się ten filmik spodobał, udostępnijcie go na Waszej tablicy, będzie mi niezmiernie miło. Jeżeli chcecie, to obserwujcie mnie na Instagramie Projekt Ink, na Facebooku Projekt Ink. Zapraszam Was również do mojego sklepu projektink-sklep.pl. Tam znajdziecie różne fajne gadżety do gojenia tatuażu, czy to Easy Tattoo, czy Tattoo Cream, czy Skin Project, czy Love Ink, czy inne fajne produkty, nawet ciuszki dla dzieci z rękawami tam są, także zapraszam Was chętnie i dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam, hej!